Chwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu, dokładnie w kaplicy poświęconej świętej Barbarze, patronce górników. Świętą Barbarę cechowała odwaga i męstwo. Oddała życie za wiarę, za Chrystusa, który jest patronką braci górniczej. Kaplica świętej Barbary usytuowana jest przy bocznym wejściu kościoła od strony wschodniej, obok zakrystii. Figura świętej Barbary została wykonana staraniem księdza kanonika Stanisława Gajewskiego przez ukraińską artystkę i jest to figura rzeźbiona w węglu, w jednej bryle węgla. Bardzo. Poświęcenia tej kaplicy dokonał ksiądz dr Jacek Siewiora, który z parafią jest związany przez zamieszkanie tutaj jego siostry, a obecnie prowadzi rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Panie, Ty powiedziałeś, gorliwość o dom Twój pożera mnie. Prosimy, pobłogosław kaplicę ku czci świętej Barbary, patronki górników, by ci, którzy będą wznosić tutaj swoje modlitwy za Twoją przyczyną, byli wolni od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pragnę życzyć braci górniczej, którzy są na emeryturach, aby wciąż cieszyli się dobrym zdrowiem i pomyślnością w życiu rodzinnym, aby wciąż zachowywali satysfakcję, że trud poniesiony w kopalniach jest dla nich dzisiaj owocny w życiu rodzinnym, i aktualnym górnikom, aby bezpiecznie pracowali, aby mieli tyle samo powrotów do domu, co wyjść, aby byli każdego dnia spokojni o miejsce pracy i o byt swoich rodzin, o utrzymanie, które w dzisiejszych czasach nie jest łatwe. Wszystkim górnikom, którzy pozdrawiają siebie tym staropolskim pozdrowieniem, życzę szczęść Boże. W czasie mszy świętej, która była ofiarowana w intencji górników, emerytów i aktualnie pracujących, grała orkiestra miejska z Olkusza. Modlmy się za wszystkich ludzi pracy, aby
gwiazdy nieba i szczęścia.